Pawilon żyraf w wrocławskim zoo wzbogacił się o jednego mieszkańca. Na początku tego miesiąca, a dokładnie 4 marca, na świat przyszła mała żyrafa siatkowana. Otrzymała imię Inuki, co w tłumaczeniu z języka suahili oznacza zapach. Zgodnie z tradycją na naszym pawilonie sugerowaliśmy się pierwszą literą imienia matki, czyli od imienia Imara, oraz żeby imię miało jakiekolwiek znaczenie w języku suahili. Jak opowiada opiekunka, po porodzie matka od razu odpowiednio zajęła się Inuki. Zaczęła ją wylizywać, pomagać jej przy wstawaniu i tak po około godzinie i 10 minutach mała była już na nóżkach. Reszta stada Szani z Nalą oraz Rafiki bardzo miło przywitali nowego członka rodziny. Myślę, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć ją na dużym wybiegu. Czekamy na słoneczną pogodę, natomiast na razie w środku dnia, w samo południe, kiedy mamy najcieplejszy punkt w ciągu dnia, możemy zaobserwować Inukę wraz z mamą przechadzające się na pierwsze spacery po przedwybiegu. Z obserwacji opiekunki wynika, że Inuki rozwija się prawidłowo. W dniu urodzin żyrafka mierzyła około 1,80 m i ważyła 50 kg. Patrząc na to, że to nowonarodzone stworzenie, rozmiary są imponujące. Na ten moment udało się nam ją zmierzyć i osiągnęła już około 2 metrów, więc czekamy na kolejny przyrost zarówno masy, jak i wzrostu. Teraz to jest sezon wykotów u tych zwierząt sezonowych. To będzie się codziennie coś pojawiać, bo to taka pora, wiele gatunków jeleniowatych, ptaki zaczynają przystępować do lęgów. To też jest fajny okres, bo wtedy mają najpiękniejsze upierzenie właśnie teraz, na wiosnę. Nie latem, tylko teraz na wiosnę. Wszystkie kaczki, bażanty mają tę szatę godową, która jest szalenie intensywna i bardzo ładna. Gatunek żyrafy siatkowanej jest zagrożony, dlatego narodziny każdego młodego osobnika są wyjątkowym wydarzeniem. Nina Jewtuszenko, Echo 24.